Kielich mszalny, którego w sumie nie widzicie, ale moglibyście widzieć, gdyby nie był przykryty welonem, bo już stoi na ołtarzu, pod welonem jest tak ukryty kielich mszalny. Kielich mszalny jest rzeczą bardzo cenną. Tradycyjne przepisy liturgiczne zobowiązywały do tego, aby był wykonany z najbardziej szlachetnych metali. A więc musiał on być wykonany ze srebra albo ze złota. A w przypadkach wyjątkowych pozwalano na to, żeby był wykonany z jakiegoś mniej szlachetnego metalu, na przykład z miedzi, ale wtedy musiał być pozłacany. Przynajmniej jego czara, to miejsce, które wchodziło bezpośredni kontakt z Najświętszym Sakramentem, aby to miejsce było przynajmniej pozłacane. Ten kielich, który widzicie na ołtarzu, jest kielichem, który jest w całości wykonany ze srebra. Ma pozłacane wnętrze i w sumie zewnętrze również. Na dodatek wysadzany jest drogimi kamieniami. Dlaczego taki przepych? Do czego jest to potrzebne? Otóż oczywiście chodzi o to, żeby pokazać, że jest to, co mamy najcenniejszego na ziemi. Jeśli Bóg przychodzi do nas i zostawia się nam pod postacią pokarmu, to naszym obowiązkiem jest, żeby otoczyć Go czcią tak bardzo, jak tylko potrafimy. Dlatego przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego staramy się okazać naszą cześć, nasz szacunek przez wybranie tych najbardziej drogocennych materiałów, jakie posiadamy. Oczywiście te przepisy liturgiczne o tej doniosłości, szlachetności tych materiałów są to jedne z tych przepisów, które w ramach reformy liturgicznej zostały zniesione. I dzisiaj zgodnie ze współczesnymi przepisami liturgicznymi zdarza się, że naprawdę te kielichy są zupełnie codziennych materiałów. Oczywiście tak nie jest w przypadku tradycyjnej liturgii. Tutaj zawsze muszą być to szlachetne materiały. A więc taki kielich jest całkiem sporo warty. A dlatego, dlaczego mówię wam o tym, jak cenne są kielichy mszalne? Żeby jeszcze raz przypomnieć wam, jak bardzo cenne są wasze dusze. No bo wasza dusza nie jest tylko bardziej cenna od takiego kielicha mszalnego, tylko jest bardziej cenna od wszystkich kielichów mszalnych na całym świecie. Bo dusza nieśmiertelna jest cenniejsza niż całe materialne stworzenie. Cały wszechświat materialny nie jest tak cenny, jak jedna nieśmiertelna dusza. Bo czymże jest ten materialny wszechświat? Czymże są te wszystkie wielkie odmęty, gwiazdy, planety? Bezmiar, bez wątpienia zapierający dech w piersiach i swoim wiekiem, i swoim rozmiarem, i mocą. Jeśli spojrzymy na przykład na te jaśniejące gwiazdy i słońce, bez wątpienia. Ale czymże to jest w obliczu waszej duszy, która jest wieczna? I chociażby zgasło słońce, chociażby przeminął cały wszechświat, to nasza nieśmiertelna dusza wciąż będzie trwała. I zgodnie z naszymi uczynkami, zgodnie z tym, jak żyliśmy, albo będzie wiecznie szczęśliwa w niebie, albo wiecznie nieszczęśliwa w piekle. I w obliczu tego w zasadzie jest oczywiste, że nijak się mają skarby tego świata, chociażby najcenniejsze kielichy mszalne, chociażby najdrogocenniejsze klejnoty, które spoczywają w królewskich skarbcach albo w koronach królewskich monarchów tego świata. Faktycznie największy klejnot do dzisiaj jest w królewskiej koronie. Ale to wszystko w porównaniu do wartości waszej duszy jest jak piach, jest jak popiół, jest bardzo mało istotne. I to znowu
musimy sobie uświadomić, przypomnieć, gdy chcemy rozważać miłość Pana Boga do nas. Bo właśnie w oczach Pana Boga tak jest. My możemy czasem o tym zapomnieć, że jesteśmy tak cenni, ale Pan Bóg o tym nie zapomina. On cały czas, gdy na nas patrzy, to widzi w nas właśnie tą nieśmiertelną duszę, którą On pragnie zbawić, którą On pragnie doprowadzić do siebie, którą On pragnie oczyścić z naszych grzechów. I znowu, tak jak otworzyłem tam ten pierwszy wykład, tak otwieram też ten od tej właśnie myśli o miłości Pana Boga do nas. W oczach Pana Boga jesteśmy Jego dziećmi. Zostaliśmy powołani do tego, co nie jest zgodne z naszą naturą samą w sobie, bo jako co do natury jesteśmy stworzeniami Bożymi, ale zostaliśmy powołani z łaski. Bez naszej zasługi, z łaski zostaliśmy powołani do tego, żeby stać się dziećmi Bożymi, żeby stać się uczestnikami boskiej natury, żeby cieszyć się szczęśliwością samego Pana Boga. I tak Pan Bóg na nas patrzy, jako na swoje dzieci. Jeśli nie aktualnie, czyli nie będące w stanie łaski uświęcającej, to na dusze, które mają się stać, które mają obowiązek i możliwość stać się Jego dziećmi. Tak Pan Bóg na nas patrzy i patrzy na nas nie tylko z tą miłością, która pragnie naszego dobra, ale z tą miłością, która chce nas przyciągnąć do siebie, czyli nie tylko jest pewna akceptacja, docenienie, dostrzeżenie tej wielkości, tej drogocenności duszy ludzkiej, całego człowieka, ale również ten aspekt tego wymagania. To, co mówię o miłości, musi zawsze zawierać te dwa elementy. Z jednej strony drogocenność, z drugiej strony wymaganie. Wynikające z tej drogocenności, wynikające z tego wielkiego powołania. Skoro mamy być uczestnikami boskiej natury, skoro mamy być dziećmi Bożymi, to wymaga to od nas pracy i starań. To wymaga to od nas naprawdę ciężkiej pracy. Ale o tym powiem dwa słowa na kazaniu. Najpierw ta myśl o Bożej miłości. Zostawiliśmy naszą historię zbawienia w tym momencie, w którym Najświętsza Maria Panna zostaje niepokalanie poczęta. Pan Bóg wybiera ten moment, aby powołać tą niewiastę do czegoś absolutnie wyjątkowego. I ten moment musimy oczywiście zakosztować, rozważyć trochę dokładniej. Pamiętajmy, że Pan Bóg, gdy zapowiada, wracam teraz do Księgi Rodzaju, gdy mówi on do niewiasty, przepraszam, mówi do węża, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej ono, właśnie, lub ona zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Wspomniałem, że ta dwuznaczność ono lub ona jest tutaj niezwykle piękna i cenna. Jakby nie było, niezależnie czy odniesiemy to bezpośrednio do Pana Jezusa, czy bezpośrednio do Matki Bożej, to i tak ostatecznie to wszystko dotyczy ich obojga. Bo ostatecznie i oczywiście niepokalana Najświętsza Maria Panna jest tą, która miażdży głowę węża, bo przecież w niej ten wąż nie ma nic, nie może w niej znaleźć nic własnego, bo jest właśnie niepokalana od samego początku, czysta. I oczywiście ostatecznie to wszystko jest przez zasługi Pana Jezusa, więc to On ostatecznie tą głowę węża miażdży. I teraz wrócimy do tego kłamstwa, o tym, jak diabeł został oszukany, co też zapowiedziałem w pierwszym wykładzie. Jak to się stało, że ten ojciec kłamstwa został oszukany? Otóż, gdy zły duch wypowiada te słowa, będziecie jako Bóg, próbując skłonić pierwszych rodziców do grzechu. Oczywiście on kłamie. Oczywiście jest w tym ziarno prawdy, bo on, zły duch, zawsze kłamie tak, żeby to było wiarygodne. Zawsze w tym będzie dużo prawdy, bo najbardziej niebezpieczne kłamstwa są takie, które są najbliżej prawdy. I oczywiście on świadomie wybiera takie kłamstwo, które jest blisko prawdy, bo faktycznie ludziom niewiele już brakuje i uzurpacja tego prawa do decydowania, co jest dobre, a co złe, będzie faktycznie uzurpacją Bożego prawa. Oczywiście nie mogą się stać jako Bóg, a na pewno nie przez grzech, ale jednak właśnie przez to, właśnie przez grzech pierworodny w pewnym sensie ludzkość stanie się jako Bóg.
No bo właśnie przez to, i to jest, coś niezwykłego w historii ludzkości, że to przekleństwo złego ducha, będziecie jako Bóg, później spełni się przecież w Panu Jezusie w sposób tak wyjątkowy. Można by powiedzieć, że niejako zły duch tutaj mówił prawdę, choć bez wątpienia on nie wiedział wtedy, jak odkupienie będzie wyglądało. Tego możemy być pewni, dlatego że przecież gdy Pan Jezus już przychodzi, to On nie wie, nie widzi głębokie zjednoczenie Pana Jezusa z Bogiem, ale nie widzi, jak bardzo to zjednoczenie jest inne niż zwykłego człowieka. Skoro kusi Pana Jezusa, to znaczy, że uważa, że może On popełnić grzech, nie rozpoznaje, że to jest Bóg istotowo, że Pan Jezus absolutnie zgrzeszyć nie może, więc na pewno w tym momencie wtedy nie wie, jak to odkupienie będzie wyglądało i dlatego Pan Bóg wykorzystuje te jego słowa w sposób naprawdę wyjątkowy. I można powiedzieć, że zadrwił tutaj Pan Bóg ze złego ducha, z tego ojca kłamstwa, wykorzystując jego słowa, obracając je przeciwko niemu. I gdy zły duch mówi, będziecie jako Bóg, to kłamie, próbując skłonić do grzechu. Ale później, gdy Pan Jezus stanie na tej ziemi, to faktycznie ludzkość jest jak Bóg. To faktycznie jest człowiek, który nie jest tylko jak Bóg, nie jest tylko podobny. Tak jak my jesteśmy upodobnieni przez łaskę oświecającą, to znaczy uczestniczymy w boskiej naturze na sposób przypadłościowy. A Pan Jezus oczywiście jest Bogiem. Substancjalnie, istotowo jest Bogiem. I tak to przekleństwo i kłamstwo złego ducha Pan Bóg obraca w coś zupełnie nowego, w coś zupełnie wielkiego. I faktycznie człowiek jest nie tylko jako Bóg, ale ten człowiek, Pan nasz Jezus Chrystus, faktycznie prawdziwie jest Bogiem. I to jest też ta wielka, piękna pedagogika Boża. Bo to ludzkość zgrzeszyła, ludzkość upadła. I Pan Bóg nie tylko po prostu wyciągnie ludzkość za włosy z tego bagna, nie tylko po prostu nam odpuści nasze grzechy. Pan Bóg sprawi, że to my sami będziemy mogli z naszymi grzechami walczyć. Że to ludzkość będzie mogła faktycznie dokonać tego odkupienia, bo przecież Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Jest to zgodne z zasadą subsydiarności, pomocniczości. To jest to bardzo ważna zasada w wychowaniu. To znaczy, że powinniśmy robić tak dużo, jak jesteśmy w stanie, że ktoś, kto jest ponad nami, niezależnie od tego, czy patrzymy teraz na Pana Boga, czy po prostu na wychowawcę i nauczyciela, nie powinien robić za nas tego, co my jesteśmy w stanie zrobić sami. Po to, żeby każdy z nas robił tyle, ile jest w stanie, a najlepiej jakby robił troszkę więcej, bo to wymaga właśnie największego wysiłku i jeśli to jest trochę, nie za dużo, to faktycznie udaje się wtedy przekroczyć samego siebie i wtedy dochodzi do jakiegoś postępu. Tak postępuje dobry wychowawca i oczywiście tak w tej sytuacji postępuje Pan Bóg. Bo nie robi tego za nas, nie naprawia po prostu nas. Najpierw pozwala nam doświadczyć w tym czasie Adwentu, w tym czasie oczekiwania na Pana Jezusa, pozwala doświadczyć ludzkości, że ona nie zbuduje wieży Babel, że nie odbuduje ogrodu Eden, że chociażby tworzyła największe swoje dzieła, to skończy się to katastrofą, kłótnią, pomieszaniem języków. I ludzkość bardziej chce stworzyć jeden wielki ogród Eden, zjednoczyć ludzkość i stworzyć wielką cywilizację, która wejdzie do nieba. Tym bardziej te języki stają się pomieszane, tym bardziej ludzkość się dzieli, tym bardziej ludzkość się niszczy. Ludzkość nie jest w stanie odbudować ogrodu Eden, nie jest w stanie wejść do nieba o swoich własnych siłach, ale Pan Bóg tego też nie zrobi całkiem za nią. Pan Bóg nie weźmie nas po prostu i nie oczyści z naszych grzechów, tylko stanie się jednym z nas, tak żeby człowiek dokonał odkupienia. I Jezus Chrystus, Bóg człowiek, nie dokona odkupienia tak sobie po prostu sam, tylko pozwoli nam później brać w nim udział. Tak jak słyszymy w każdej ostatniej Ewangelii na mszy świętej, to Słowo Boże dało ludziom moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Ono nie tylko uczyniło nas dziećmi Bożymi, ale dało nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Co to znaczy? To znaczy przekazało nam przede wszystkim sakramenty święte. Uzdolniło nas do tego, żebyśmy sami niejako mogli korzystać z tych środków łaski. Żeby to ludzkość nawzajem, na przykład przez sakrament Chrztu Świętego, przez sakrament
spowiedzi, gdzie ludzkości, ludziom zostają dane te środki do tego, żeby nas do zbawienia prowadzić. To jest właśnie zasada subsydiarności, zasada pomocniczości. Ludzkości zostają dane władze nie tylko do granic jej możliwości, ale przekraczające granice naszych możliwości właśnie na tym poziomie już zupełnie nadprzyrodzonym, bo te sakramenty przecież działają właśnie na takim poziomie. I to wszystko jest oczywiście prawdziwa miłość. To jest właśnie prawdziwa miłość. Nie byłoby miłością, gdyby Pan Bóg zostawił nas samych po grzechu pierwotnym. I nie byłoby pełnią miłości, gdyby odkupił nas zupełnie swoim własnym aktem woli. Powiedziałby, no dobra, zdarzyło się, odpuszczam wam te grzechy. Dlaczego by to nie było miłością? Bo to nie zbawiłoby tak dużej ilości osób. Pan nasz Jezus Chrystus w bardzo ważnej przypowieści mówi coś, o czym bardzo często nie myślimy. Jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Pan Jezus opowiada tę przypowieść. Był pewien bogacz, który ucztował codziennie, i Łazarz był żebrakiem, i on spał, żył pod przy drzwiach tego bogacza i czekał, jak będą wyrzucali jakieś pomyje z tego domu i resztki, mając nadzieję, że coś z tego dostanie do jedzenia. A więc los Łazarza raczej nie był godny pozazdroszczenia. Później umierają obaj. Znowu wraca nam ta śmierć wynikająca z grzechu pierwotnego, ten krzyż rodzaju ludzkiego. I obaj umierają. Bogacz trafia do piekieł, a Łazarz trafia na łono Abrahama. Co to znaczy? Pamiętamy, że jeszcze niebo nie jest otwarte. Nie mogą wejść do nieba, więc trafiają do Szeolu, do miejsca oczekiwania, gdzie Abraham jako ojciec wszystkich wierzących jest właśnie ojcem dla tych wszystkich wierzących. I tam oczekują razem z Abrahamem na przyjście, na otwarcie bram nieba. No i w tej przypowieści Pan Jezus dalej opowiada, że bogacz widzi, że Łazarz jest w tym Szeolu i woła: Ojcze Abrahamie, ulituj się, poślij Łazarza, żeby on zwilżył chociaż koniec swojego palca i dotknął mojego języka. No co pokazuje, że faktycznie pomocy potrzebuje bardzo. Abraham na to odpowiada, że nie może tak być. Przepaść pomiędzy nami jest, a wami jest tak wielka, że nikt jej nie przebędzie. I wtedy ten bogacz mówi: Ojcze, a więc poślij chociaż Łazarza do moich 5 braci. Niech ich ostrzeże, żeby oni tutaj nie trafili, gdzie ja jestem. I na to Abraham odpowiada: mają Mojżesza i proroków, mają prawo i proroków. Jest to twarda odpowiedź. I wtedy ten bogacz mówi: nie, ale jakby ktoś im się ze zmarłych pokazał, to oni by wtedy uwierzyli i nie trafiliby tutaj. I na to Abraham odpowiada znowu bardzo surowo: jeśli nie słuchają Mojżesza i proroków, to chociażby ktoś z zmarłych powstał, i tak nie uwierzą. To jest bardzo ważna przypowieść, bo brzmi w pierwszej chwili tak szalenie surowo, jakby nie ma już ratunku, tak. Ale tutaj też jest pewna bardzo ważna informacja zawarta. Otóż oznacza to, że to, co Pan Bóg zrobił, ten porządek, który stworzył, to objawienie, które nam przekazał, że ono jest już optymalne. To znaczy, że każdy, kto chce, to dostąpi zbawienia. Każdy, kto chce poznać Pana Jezusa, chce oczyścić się ze swoich grzechów, skorzysta z tego, że nikt nie zostanie potępiony albo nie pozna Pana Jezusa przez przypadek. Dlatego, że Pan Bóg mógł zrobić coś więcej. My czasami tak myślimy, że jakby Pan Bóg dobył tak więcej cudów i to było takie spektakularne, to wtedy by się ludzie nawracali. Właśnie o tym jest ta przypowieść, że chociażby tam się ukazywał Łazarz i Abraham i ktoś jeszcze inny, nie uwierzą, jeśli nie wierzą temu, co otrzymali w tej chwili. Bo porządek Boży jest dobrze dostosowany, jest optymalny, jest dobry dla nas, odpowiada naszej naturze. I to wszystko wynika właśnie z tej Bożej miłości. Tej Bożej miłości, która wybiera tą drogę odkupienia dla nas, tak żeby ona była naprawdę dobra dla nas. I teraz oczywiście
oznacza to, że nie mamy żadnej wymówki, że nie możemy sobie powiedzieć, że no ale ja to doświadczyłem takich trudnych rzeczy, albo ja jestem w takiej sytuacji i ja w ogóle nie potrafię prosić Pana Boga o przebaczenie. Nie ma absolutnie takiej wymówki. Mają Mojżesza i proroków, jeśli ich nie słuchają, to nic im już nie pomoże. Każdy człowiek dostaje tą łaskę, która jest potrzebna do zbawienia. My teraz w tym czasie Adwentu nie chcemy podążać myślą dalej w historię życia Pana Jezusa. To będziemy sobie rozważać z okazji rekolekcji wielkopostnych. Tam rozważamy przede wszystkim cierpienie i śmierć Pana Jezusa. Natomiast chcemy spojrzeć przede wszystkim na ten czas, kiedy Najświętsza Maryja Panna nosi Pana Jezusa pod swoim sercem. Najświętsza Maryja Panna w stanie błogosławionym. Jest to absolutnie coś niezwykłego. Znowu ludzkość zrobi tyle, ile tylko jest w stanie, a nawet trochę więcej. Bo oto Bóg staje się dzieckiem człowieka, dzieckiem kobiety. I nie przychodzi jako heros, bohater, wielki wojownik. Przychodzi jako dzieciątko, zamknięte w łonie Najświętszej Maryi Panny przez 9 miesięcy. Pomiędzy 25 marca a 25 grudnia celebrujemy, można powiedzieć, ten czas. I w tym czasie Adwentu warto naprawdę spojrzeć na Najświętszą Maryję Pannę w stanie błogosławionym. Warto uwielbiać Pana Jezusa, który zechciał, Boga, który zechciał stać się tak małym dla nas. To jest prawdziwie Emmanuel, Bóg z nami. Ten Bóg, który jest tak bliski, który dzieli z nami ten los człowieka od samego początku do samego końca. Przecież Pan nasz Jezus Chrystus to jest od samego początku Bóg, więc jest w pełni świadomy. To nie jest tak jak w przypadku rozwoju człowieka, który po prostu jeszcze nie na początku nie myśli, a tym bardziej nie pamięta czasu w łonie swej matki. Natomiast Pan nasz Jezus Chrystus, wiesz, jego boska natura jest całkowicie zjednoczona z ludzką naturą i wszechwiedząca, wszechobecny, a jednak w łonie Najświętszej Maryi Panny zamknięty jako dzieciątko. Dziękujmy Mu za to. Dziękujmy Mu za to, że przychodzi dla nas, że staje się tym Emmanuelem, tym Bogiem z nami, tym Bogiem bliskim, bo przychodzi dlatego, że nas kocha. Przychodzi dlatego, że jesteśmy właśnie cenniejsi od całego materialnego stworzenia. Przychodzi dlatego, że każda ludzka dusza jest nieskończenie wartościowa, ale jednocześnie przychodzi po to, żeby dać nam do ręki narzędzia do naszego zbawienia. I my musimy z tych narzędzi skorzystać. I jeśli z nich nie skorzystamy, po tym jak Bóg sam przyszedł, najpierw zamknął się w łonie Najświętszej Maryi Panny, później był dzieciątkiem, żył, nauczał, cierpiał, umarł. Po tym jak zostawił swój Kościół, dał nam wszystkie te narzędzia. Jeśli my tym wszystkim wzgardzimy, jeśli my sobie to wszystko zlekceważymy, to naprawdę nie ma już dla nas żadnego wytłumaczenia. Naprawdę nie będziemy mogli przed Sądem Bożym w żaden sposób się wytłumaczyć, że czegoś nie wiedzieliśmy, że coś było za mało. Po tym wszystkim, co Pan Bóg dla nas zrobił, już nie pozostaje nam nic innego jak wdzięczność. Wdzięczność, która prowadzi naprawdę do odpowiedzi. Do odpowiedzi na tą Bożą miłość i o tej odpowiedzi. Krzyżu Święty.